Znowu lagi. Cześć wszystkim, z tej strony Korangar. Chcę was zaprosić na kolejny odcinek Zagrajmy w Risen. A więc w tym odcinku poszukamy Klaya, tego kolesia, który miał zastąpić drugiego kolesia, który pracuje jako strażnik i pilnuje, żeby nic złego nie stało się tam na tej farmie tych roślinek. Oraz pogadałem z tym całym szefem, bardziej właścicielem tej całej szopy, gdzie on tam pędzi te roślinki, i on mi zaproponował, żebym sprzedał Rachel 10 butelek piwa za 50 sztuk złota, tak. Więc pójdziemy i zrobimy biznes. Tu jesteś. Brogar chce, nie? Bagienny rolnik kazał mi tu przynieść 10 butelek piwa, tak. The swamp farmer sent me with 10 bottles of beer. Oh, I wondered when that was going to arrive. Thank you. That saved me a walk. 100 nie, masz, weź to piwo. Robert chce... Tak. Robert chce za tę dostawę 50 sztuk złota. Robar wants 50 gold coins for the beer. That's pricey. To strasznie widać, że... Robar can't afford to be giving away things free at the moment. Okej, udało się. Here you go. Thanks for doing the legwork. A tak przy okazji mogę coś powiedzieć? Brogar wymusza od ludzi z obozu haracz. Louis twierdzi, że Brogar chce zastąpić Dona. Podpieprzmy tego Brogara, bo on jest wredny bardzo. Brogar is collecting protection money from the people here in the camp. What? Are you sure? Yes. Hmm. I'd be surprised if he were being that brazen about it on his own doorstep. Do you have proof? Solid proof. If you could get me something concrete, that would help things here a lot. I'm working on it. Czyli musimy znaleźć oprócz tego jakiś dowód na wymuszenie, na te wszystkie machlojki Brogara. Dobra, mamy 50 sztuk złota od Rachel, więc zanieśmy je temu Robartowi. Tak, jak widzicie, już nie szukam tak strasznie zażarcie tego jakiegoś nauczyciela, ponieważ jak będę szukał, to długo strasznie mi się zejdzie ze znalezieniem go. A tak to może mi się przypadkowo uda mi się, no, natrafić. Jezu, jak ja mówię, natrafić na jakiegoś nauczyciela. Dobra. Robart, słuchaj. Zaniosłem to piwo. I delivered your beer. Yeah? But did you get my gold? Pewnie, że mam. Tak, proszę, 50 sztuk. Yes, here it is. Złota. That's a sight. Now I can get Brogar off my back. Thank you. I won't forget this. Consider a favor owed. Pam param. Jeszcze oprócz tego ugadałem się z tym Robartem, że jeżeli mu przyniosę 10 sztuk tego ziela, to da mi 70 sztuk złota. Także to jest bardzo rozsądne. O, tu widzę, że ten koleś walczy z wilkami. Może mi się uda mu pomóc? Jest! Mój exp. Phil, zaraz... Nie bój się. Phil, zaraz zawołam tutaj tego Klaya. Ale tak się zastanawiam, gdzie ja tego Klaya widziałem? Bo coś mi się wydaje, że chyba już napotkałem tego kolesia. Ale nie wiem właśnie, gdzie. Chyba jest przy wyjściu. Przy wejściu, przepraszam, do tego. Do Dona. Tu jedna sprawa ze znalezieniem go, a druga sprawa pewnie będzie ze zmuszeniem go do pójścia z powrotem tam. Bo pewnie nie będzie chciał pójść. Klaj, myśliwy, łotr. Ja chyba go nie znajdę. Oscar. Jest tu ktoś? Tu nikogo nie ma. Lorenzo.
A tu? Hello! Clay! Gdzie jesteś? Water. Hawkins. Pogadajmy z tym Hawkinsem. Siemasz. Hey. You don't look like the rest of the Don's men. Me? I'm the one the rest of them treats like dirt. Day in, day out, me and my workers try our best. And they need us, the bosses. But do they realize that? I wish they'd come and see what it's like. See if they like being eaten by swamp worms. Dlaczego tu jest tak źle? Why is it so bad here? We keep losing men to the worms. And there are even worse fates too. I'd rather be anywhere else. But we have to collect anything made of gold and take it to Beppo. Kolejny użalający się wieśniak. We're not trained for it. And that bastard Brogar should be protecting us. But do his fighters ever come and help? Do they hell? Too drunk, most of them. Jeśli mam coś zdziałać, potrzebuję lepszego pancerza. Może mi dasz pancerz? Mogę ci dać ubranie robocze, to tyle. Śmiało, dawaj. Mogę ci dać, ale mi zapłać. We're all stuck on this island in this swamp together. We might as well help each other. I'll see if I can get your workers to work. You won't. If I can't, what chance does a stranger have? Czy ty zarządzasz tu robotnikami, koleś? Are you in charge of the workers here? Yeah, I'm supposed to oversee the workers of the excavations. The morale is so low that the men don't care anymore. Więc roboty stanęły. So the excavations have stopped. They won't be happy when they find out. The Don's supposed to be a fair man. But Brogar isn't. And he should be protecting us. If any of my men were good at fighting, they'd have gone long ago. They'd be living it up in the bars and brothels of Harbour Town. Porozmawiam w twoim imieniu z Brogorem. I can talk to Brogar for you. Don't. It'll only cause trouble. Tylko narobi sobie kłopotu. No chyba koleś ma rację, nie ma co gadać z tym wieśniakiem. Z tym Brogorem oczywiście. Co możesz powiedzieć o Brogorze? Czy twoi ludzie są w pobliżu? Are any of your workers around? They should all be at the excavation site. But that doesn't mean they will be. You'll recognize them. They'll be wearing workers' clothes. Even if they've got no intention of working. Uncontrollable, most of them. That's what the swamp and being ignored does to you. Naprawdę się poddałeś, co? Jak to się stało, że dowodzisz robotnikami? Więc nie zależy ci na tym, żeby cokolwiek zmienić? So you're not interested in changing anything? Why are you so interested? And why do you care about us? Naprawdę się poddałeś, co? You really have given up, haven't you? Well, you... Przymulająca jest ta rozmowa z nim. It's hopeless. Hopeless. Hopeless isn't a word I use. Co możesz mi powiedzieć o Brogorze? Może coś tam mi powie ciekawego? Nothing. Nic. I'm not telling you anything. I don't want trouble. Już masz kłopoty. Mam ci pomóc, ile jest stanowisk na wykopaliskach. Spytamy. Maybe I can do something to help. How many excavation sites are there? Three. One east of the temple, and two right in the middle of the swamp. Look for the artifact crates. They mean you're in the right place. Right. Barton wrócił do pracy. No tak, ten co chciał, żebyśmy mu te cztery ćmy wybili. Brannon has returned to work. I saw. Good. Good work. I thought you'd be pleased. I am. Take this. No. Payment. 5 sztuk. O Jezu, już masz kłopoty. You've already got trouble. Yeah, but I'm not dead. I'd rather take my chances with the worms than get Brogar angry. Brogar can't be that bad. Brogar is all bad. Ask the hunters.
They'll tell you what he's capable of. Well, I offered to help. Dobra, więc nie wiem, naprawdę powiem wam, że nie wiem, ile czasu nagrywałem, ale jakoś tak mniej więcej czuję, że już jest chyba te 15 minut. Więc kimnę sobie tutaj i po prostu zakończę odcinek. Więc trzymajcie się, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!